warto pytać o swoje powołanie, by móc ogarnąć, co jest w Bożym planie. Bo warto się modlić i postawić pytanie, by móc się mierzyć z życiowym zadaniem. Muszę przyznać szczerze, całkiem bez hitu. Jestem z tych typów, dla których Bóg jest największym z VIP-ów. Nie wyskoczyłem jak z konopi Filip. Myśmy od lat na wiki kleili, nigdy nie kryli tej wielkiej fascynacji życiem człowiekiem. To jest ta miłość, co nie gaśnie z wiekiem, ale ciągle trwa. I choć czas stanął 2002, w moim sercu zawsze brat Cera. Wtedy też sobie głęboko przyrzekłem, życie tak krótkie, dbaj by było piękne. Powołanie wielkie, korzystaj z chwili, walcz o szczęście. Patrzę w górę, wierzę w to miejsce, ilekroć do modlitwy składam swe ręce. Dziękuję Ci Boże za to, kim jestem. Bo warto pytać o swoje powołanie, by móc ogarnąć, co jest w Bożym planie. Bo warto się modlić i postawić pytanie, by móc się mierzyć z życiowym zadaniem. Bo warto pytać o swoje powołanie, by móc ogarnąć, co jest w Bożym planie. Bo warto się modlić i postawić pytanie, by móc się mierzyć z życiowym zadaniem. Przyznaję, miałem tysiące wymówek, nim poszedłem za Panem. Żyć powołaniem to znaczy żyć pełnią, bo życie jest jedno. Wiem na pewno, czasem wygodne jest płynąc z prądem, to nie wystarczy. O dobro, szczęście człowiek trzeba zawalczyć. Po co się niańczyć? Do nieba pukaj. W modlitwie zawarta jest Boża nauka. Niech On Ci pokaże Twoje powołanie. Masz być lekarzem, piłkarzem, murarzem czy nauczycielem. Ilu nas jest, to i dróg jest tak wiele. Odnajdź siebie, niech On będzie sterem, niech będzie celem. Człowieku, walcz o swoje marzenie. Uwierz, życie jest w Twoich rękach. Walcz o szczęście, dobro, dzieciak nie węgla. Wierzę w to, co podpowiada serce. Pokój z Wami, zatrzymam życie ludzkie. Głosy wciąż wierzę, to chwila prawdy. Rachunek zmienia. Bo warto pytać o swoje powołanie, by móc ogarnąć, co jest w Bożym planie. Bo warto się modlić i postawić pytanie, by móc się mierzyć z życiowym zadaniem. Bo warto pytać o swoje powołanie, by móc ogarnąć, co jest w Bożym planie. Bo warto się modlić i postawić pytanie, by móc się mierzyć z życiowym zadaniem. Bo warto pytać o swoje powołanie, by móc ogarnąć, co jest w Bożym planie. Bo warto się modlić i postawić pytanie, by móc się mierzyć z życiowym zadaniem. Bo warto pytać o swoje powołanie, by móc ogarnąć, co jest w Bożym planie. Bo warto się modlić i postawić pytanie, by móc się mierzyć z życiowym zadaniem.